zaburzenia depresyjne wiążą się z całą listą objawów, które mogą współwystępować ze sobą w różnych konstelacjach. Z depresją zwykle kojarzy nam się smutek, ale możemy zamiast niego doświadczać takiego uczucia zamrożenia uczuć. Bywa bycia bardziej obserwatorem życia niż jego uczestnikiem i niezdolności do cieszenia się, do przeżywania przyjemności. Różnego rodzaju obawy mogą występować, również lęk. Jest to lęk, który nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Mogą być problemy z zaśnięciem, albo zmniejszony lub nadmierny apetyt. Może być też taka sytuacja, kiedy w ciągu dnia odczuwamy stałą senność mimo wystarczającej ilości snu nocnego. Stan taki powoduje niemożność funkcjonowania w rolach życiowych, pogorszenie funkcjonowania społecznego. Nie jesteśmy wówczas w stanie w pełni siebie realizować, a nasze życie i osiągnięcia pozostają do pewnego stopnia okrojone. Obecnie prowadzimy bardzo szybki tryb życia, jesteśmy przepracowani, zestresowani i zbyt mało dbamy o swoje potrzeby i odpoczynek. To wszystko sprawia, że stajemy się bardziej podatni na różnego rodzaju zaburzenia, także te psychiczne. Gorsze samopoczucie może być związane z jakimś stresującym przeżyciem, trudną, konfliktową sytuacją, której nie możemy odwrócić. Wtedy jest mowa o reakcji depresyjnej. Natomiast czasami obniżony nastrój pojawia się zupełnie bez istotnej przyczyny. Wtedy mówimy o depresji endogennej. To, co ważne, to to, że przed wizytą u lekarza psychiatry warto wykonać badania hormonów tarczycy, aby wykluczyć tę dosyć częstą przyczynę gorszego samopoczucia. Depresja wiąże się z obniżeniem poziomu neuroprzekaźników w ośrodkowym układzie nerwowym i możemy to skutecznie leczyć różnymi lekami, których jest dosyć duża gama w tym obecnie dostępna. Możemy je dobierać do pacjenta.